Rozdział 7. Nie zawsze tak ze mną było. To znaczy, nie trzeba było mi najpierw wszystkiego dokładnie tłumaczyć, abym nabrał zaufania. W rzeczywistości, kiedy byłem młody, zawsze wierzyłem, że sprawy wezmą pomyślny obrót. Byłem niepoprawnym, a nawet można by rzec nierozważnym optymistą. Zważywszy na to, że wzrastałem w bojaźni Bożej, taka postawa może wydać się w dwójnasób lekkomyślna. Ale takim byłem już. Jako dziecko zawsze wiedziałem, że dostanę to, czego chcę i nigdy się nie zawiodłem. I to zazwyczaj powinienem dodać, bez większego wysiłku. Drażniło to mojego brata, który skarży się głośno, że Nil to szczęścia, a on ma wiecznego pecha. Raz podsłuchałem, jak ojciec odpowiedział mu na to: Nil na swoje szczęście zapracowuje. Miał rację. Po części była to zasługa rodziców. Matka wpoiła mi umiłowanie życia i twórcze podejście, a ojciec pobłogosławił wiarą we własne siły. Nieważne, jakiemu wyzwaniu miałem stawić czoło, on powtarzał mi: jak tego dokonasz, jeśli nie spróbujesz? Powiedział mi też, kiedy miałem około 15 lat, coś, co będę pamiętał do końca moich dni. Synu, nie ma słusznej drogi wiodącej do celu. Jest tylko droga, którą ty kroczysz. Niech ona stanie się tą słuszną. Jak mam to uczynić? Zapytałem. A on odpowiedział, dopinając swego. 35 lat później firma Nike zawarła tę skromną i skuteczną filozofię w krótkim haśle reklamowym. Just do it. Po prostu to zrób. Jak już wspominałem, w szkole średniej garnąłem się do wszelkich możliwych ponadprogramowych zajęć, dzięki czemu nigdy się nie nudziłem. Nauka dobrze mi szła w przedmiotach, które lubiłem. W angielskim, sztuce przemawiania, naukach politycznych, muzyce, językach obcych. Muszę wyznać, że ledwo zaliczałem przedmioty, które mnie nie pociągały. Biologię, algebrę, geometrię. Mimo to Uniwersytet Wisconsin w Milwaukee przyjął mnie na pierwszy rok warunkowo. Nie utrzymałem się długo. Po 3 semestrach dziekan poprosił mnie o złożenie rezygnacji, ale nie przejąłem się tym zbytnio. Byłem ciekaw życia i chciałem pracować w radiu. Już, od razu. Na wieść o mojej porażce na polu akademickim ojciec powiedział: w porządku, synu. Teraz jesteś zdany na siebie. Robiłem dla ciebie, co mogłem, ale ty chcesz po swojemu. Z jednej strony strasznie się bałem, z drugiej ogarniało mnie takie podniecenie, że nie mogłem wytrzymać. Już wcześniej występowałem w czasie antenowym maleńkiej rozgłośni, która dopiero co zaczęła nadawać. Więc kiedy ojciec umył ręce od wszelkiej odpowiedzialności za mnie, wkroczyłem do gabinetu dyrektora innej stacji i bez okródek oświadczyłem mu, że powinien mnie zatrudnić. Larry LaRue odchylił głowę do tyłu i parsknął w odpowiedzi: a niby dlaczego miałbym to zrobić? Ani nie drgnąłem. Bo nikogo lepszego nie ma pan na antenie. Larry przestał rżeć, ale uśmiech nie opuścił jego twarzy. Mały, odparł, podobasz mi się. Masz w sobie chucpę. Nie miałem wtedy pojęcia, co to słowo oznacza. Pamiętam, jak zastanawiałem się, czy to dobrze. Wiesz co? Mówiąc to, podjechał do mnie na skrzypiącym, obrotowym krześle. Przyjdź tu o 8 wieczór i facet z nocnej zmiany wprowadzi cię w temat. O 9 wchodzisz na antenę.
Będę cię słuchał. Jeśli do 9:30 do ciebie nie zadzwonię, wynoś się i więcej mi się nie pokazuj. Teraz uśmiechał się szelmowsko. Jasna sprawa, zaszczebiotałem, wyciągając rękę na pożegnanie. Do usłyszenia wieczorem. Wyszedłem i o mało nie zwróciłem lunchu na parkingu. Nadal skręcało mnie w żołądku, kiedy tego wieczoru przejąłem mikrofon. Przywitałem się niepewnie ze słuchaczami i puściłem muzykę. Kilka piosenek później była już 9:28. Nikt nie dzwonił i byłem dość przygnębiony, czekając, aż zmieni mnie dyżurujący tej nocy facet. Kiedy zbierałem manatki, wetnął głowę do sali. Szef na wewnętrznej linii, powiedział i odszedł. Podniosłem słuchawkę. Masz tę robotę, burknął Larry. Zostań przy mikrofonie do 11:00. Jutro o 9:00 zgłoś się u mnie w biurze. Nigdy nie zapomnę szansy, jaką dał mi Larry Leroux. Kto inny na jego miejscu mógłby wyrzucić mnie z gabinetu? Po latach, już jako dyrektor do spraw programowych rozgłośni w Baltimore, starałem się wyświadczać młodym podobną przysługę, stosując regułę Leroux, jak to nazwałem. Zawsze daj dzieciakowi szansę. Mnóstwo młodych dobijało się wówczas do rozgłośni. Nie mogłem ich skierować do studia i wpuścić na antenę, jak to uczynił Larry. Byliśmy za bardzo szanowaną stacją na rynku, aby sobie na to pozwolić, ale zawsze zapraszałem ich do swego gabinetu i uczciwie wysłuchiwałem próbnej taśmy. Dawałem im też rady, jak poprawić to, co moim zdaniem należało poprawić. Ale nigdy żadnego z nich nie zatrudniłem. Te dni w radiu należały już chyba wtedy do przeszłości, a na pewno należą dziś. Nie ma możliwości zdobycia ostróg. Dzisiaj trzeba brać rynek pracy szturmem. Moje pokolenie, pewnie jako ostatnie, wślizgnęło się przez boczne drzwi. Szkoda. Przydałoby się więcej miejsc, w których dzieciaki mogłyby się czegoś wyuczyć. 20-latki, 25-latki poddawane są obecnie ogromnej presji dążenia do sukcesu za wszelką cenę. Co gorsza, wielu z nich jest do tego gorzej przygotowanych niż kiedyś. Wykształcenie, jakie ja odebrałem w liceum South Division w Milwaukee, odpowiada mniej więcej temu, co dziś młodzież wynosi ze społecznego koledżu, o ile ma szczęście. Musicie usprawnić system oświaty. Rozniecić na nowo ducha poznania. Wskrzesić radość nauki w waszych szkołach. W rozmowach z Bogiem, księdze drugiej, przekazałem wam kilka świetnych wskazówek. Nie będę tu ich powtarzał. Proponuję, abyście ponownie je przejrzeli i wprowadzili w życie. Wprowadzili w życie? Życie polega na tworzeniu na nowo. Oto zaproszenie do tego, abyście natchnęli świat do odtworzenia doświadczenia szkoły w kolejnym, najwspanialszym wydaniu największej jego wizji, jaka kiedykolwiek wam przyświecała. Odnowa szkolnictwa to jeszcze nie wszystko. Trzeba postawić sprawę jasno, że nie powiedzie się krzewienie niezależnego dociekania i rozbudzanie procesu myślenia, jeśli pozwolimy swoim dzieciom spędzać 20 godzin tygodniowo na oglądaniu telewizji i następne 20 w świecie gier wideo. W ten sposób niewiele się nauczą. Wręcz przeciwnie. Nauczą się znajdywać natychmiastowe zaspokojenie. Nabiorą przekonania, że wszystkie problemy życiowe rozwiążą się same w ciągu 28 minut i pół. A frustrację z powodu tych problemów
które same od razu się nie rozwiązują, nauczą się rozładowywać, uciekając się do przemocy. Grube ryby przemysłu rozrywkowego zaprzeczają, jakoby obrazy przekazywane przez telewizję, filmy oraz wideo, mimo swojej brutalności, były odpowiedzialne za szerzącą się wśród młodzieży przemoc. Czy to ci sami fachowcy, którzy sprzedają reklamę nadawane podczas finału rozgrywek o Super Bowl po 500 000 za sztukę, utrzymując, że potrafią urobić ludzkie postawy w ciągu 60 sekund? No, chyba tak. Rozumiem. Ale przecież tego, że młode pokolenie obojętnieje na śmierć i przemoc, nie można przepisywać tak po prostu grą wideo. Dzieciaki wiedzą, że to jest na niby. Czy wiesz, jak w niektórych szkołach policyjnych i wojskowych uczy się koordynacji wzrokowo-ruchowej i strzelania tak, aby zabić bez cienia emocji? Wykorzystując gry wideo? Ja postawiłem pytanie. Odkrycie odpowiedzi pozostawiam tobie. Ale czy przychodzi ci na myśl szybsze, skuteczniejsze narzędzie szkolenia? Człowieku, nie powinienem chyba tego wszystkiego tu zamieszczać. A to dlaczego? Ludzie nie oczekują ode mnie społecznych komentarzy. A na pewno nie chcą ich słyszeć od ciebie. To książka o Bogu. A Bóg nie powinien się wypowiadać na tematy bieżące. Masz na myśli prawdziwe życie? Chodzi mi o sprawy polityczne i społeczne. Masz trzymać się rzeczy duchowych. Ja też. Czy jest zagadnienie bardziej duchowe niż to, jak powstrzymać falę zabójstw wśród młodzieży? Czy trzeba kolejnych zbrodni w szkołach, aby się zdali sobie sprawę z istnienia problemu? Uświadomiliśmy sobie ten problem. Nie wiemy tylko, jak sobie z nim poradzić. Wiecie, jak go rozwiązać. Brakuje po prostu woli rozwiązania. Przede wszystkim spędzajcie więcej czasu ze swoimi dziećmi. Przestańcie się zachowywać, jakby były zupełnie samodzielne od 11 roku życia. Bierzcie udział w ich życiu. Rozmawiajcie z ich nauczycielami. Poznajcie ich przyjaciół. Wywierajcie wpływ. Zaznaczcie swą obecność w ich życiu. Nie pozwólcie im się odsunąć od was. Po drugie, zajmijcie zdecydowanie stanowisko przeciwko przemocy oraz jej wzorcom w ich życiu. Obrazy uczą. W istocie obrazy uczą szybciej i zapadają głębiej niż słowa. Żądajcie, aby osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie mitu waszej kultury, producenci filmowi i telewizyjni, autorzy gier wideo oraz inni dostawcy obrazków, stworzyły nowy mit kulturowy oparty na nowej etyce, etyce pokojowej. Po trzecie, dopilnujcie, aby narzędzia przemocy znalazły się poza zasięgiem waszych dzieci i nastolatków. Nie pozwólcie na łatwy do nich dostęp, nabywanie ich bez przeszkód. I co najważniejsze, usuńcie przemoc z własnego życia. Wy stanowicie największy wzór dla swoich dzieci. Jeśli zobaczą u was przemoc, same zaczną stosować przemoc. To znaczy, że nie wolno dawać im klapsa?
Nie możecie wymyślić innego sposobu na to, aby nauczyć czegoś tych, których, jak sami zapewniacie, kochacie? Czy zastraszanie ich, czy zadawanie im bólu, to jedyna metoda wychowawcza, jaka przychodzi wam do głowy? W waszej kulturze długo stosowano cierpienie fizyczne jako karę za niepożądane zachowania. Nie tylko wobec dzieci, ale i dorosłych. Nawet zabijacie ludzi po to, aby powstrzymać ich przed zabijaniem ludzi. To obłęd próbować rozwiązać problem przy użyciu energii, która ten problem zrodziła. To obłęd powtarzać zachowania, które chcecie wyeliminować, po to, aby te zachowania wyeliminować. To obłęd dawać w społeczeństwie wzór postaw, których, jak twierdzicie, nie chcecie widzieć powielanych przez wasze potomstwo. A szczytem obłędu jest udawanie, że nic takiego się nie dzieje, a następnie dziwienie się, dlaczego wasze dzieci postępują niczym dotknięte obłędem. Twierdzisz więc, że wszystkim nam odbiło? Definiuję obłęd. Do was należy decydowanie, czym i kim jesteście. Robicie to każdego dnia. Każdy czyn was określa. Ale nam się dostało. Po to są przyjaciele. Chcesz wiedzieć, jak to jest przyjaźnić się z Bogiem? Właśnie tak. Przyjaciele mówią ci prawdę. Przyjaciele mówią, jak jest. Przyjaciele ci nie schlebiają, nie szepczą do ucha słodkich słów. Ale przyjaciele nie mówią ci, jak jest, by następnie umyć ręce. Przyjaciele są gotowi służyć ci pomocą, wspierają swą obecnością i bezwarunkową miłością. Tak postępuje Bóg. O to chodzi w tym naszym nieustającym dialogu. Jak długo będzie jeszcze trwał ten dialog? Myślałem, że ustanie z końcem trylogii rozmów z Bogiem. Będzie trwał tak długo, jak zdecydujesz. Więc po tej ma być następna książka? Na pewno będzie jeszcze jedna książka. Jak zapowiedziałem przed laty. Ale tym razem nie będzie to dialog. Nie dialog? Nie. W takim razie co? Książka przemawiająca jednym głosem. Twoim głosem. Naszym głosem. Naszym? Rozmowa z Bogiem doprowadziła do twojej przyjaźni z Bogiem. A przyjaźń z Bogiem doprowadzi do twojej wspólnoty z Bogiem. Przemówimy jednym głosem we wspólnocie z Bogiem. I będzie to nadzwyczajny dokument. Wszystkie książki z Bogiem w tytule okazały się nadzwyczajne. Istotnie. Czy powstaną jeszcze jakieś książki z dialogiem między nami? Jeśli takie będzie twoje życzenie. Cóż, te rozmowy sprawiają mi ogromną przyjemność, ponieważ naprawdę dają mi do myślenia. Czasami dziwi mnie jednak stanowczość twoich opinii. Jak na Boga bez upodobań, sporo ich masz. Udzielanie wskazówek to nie to samo, co ogłaszanie preferencji. Jeśli, jak powiadasz, zmierzasz do Seattle, a jedziesz do San Jose
i stajesz, aby zapytać o drogę, czy daję wyraz swoim preferencjom, kiedy oznajmiam ci, że jedziesz nie tą drogą, co trzeba, że źle skręciłeś? Czy jest z mojej strony świadectwem stanowczości opinii, kiedy mówię ci, jak dotrzeć tam, dokąd, jak powiadasz, chcesz się dostać? Posłużyłeś się już tą analogią. Użyłeś jej wcześniej w rozmowach ze mną. I będę ją przytaczał, dopóki nie przestaniesz robić ze mnie Boga, który czegoś od was potrzebuje. Powiadam ci, niczego od was nie potrzebuję. Czyżbym w twoim mniemaniu był Bogiem bezradnym, który potrzebowałby od was czegoś i nie umiał tego uzyskać? Czy twoim zdaniem jest coś, co chciałbym, aby się stało, ale nie umiem tego sprawić? Gdybym uznał za konieczne, abyś pojechał do Seattle, sądzisz, że nie byłbym w stanie tego ziścić? To nie tak. Ty mówisz mi, dokąd zmierzasz, a ja mówię ci, jak tam dotrzeć. Od wieków ludzie oznajmiają Bogu, jakiego rodzaju życie chcieliby wieść. Ogłosiliście przede mną i przed sobą nawzajem, że pragniecie żyć długo, w pokoju, harmonii, zdrowiu i dostatku. Ja z kolei od wieków powiadam wam, jak możecie to osiągnąć. Mówię to raz jeszcze tutaj. Niechaj ci, co mają uszy, słuchają. No, zgoda, ale jak wspomniałem, ludzie czasami nie chcą tego słyszeć. Niektórym nie podobały się twoje kontrowersyjne nieraz wypowiedzi na tematy społeczne. Nie tylko od Boga nie chcemy tego słyszeć. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Musiałem stonować wiele swoich wypowiedzi, kiedy pracowałem w radiu. Larry Leroux był pierwszym z licznych moich przełożonych, którzy tego się domagali ode mnie. Byłem zatrudniony u niego przez 8 miesięcy, kiedy uśmiechnęło się do mnie szczęście. Dziś bym nie nazwał tego szczęśliwym zrządzeniem losu, gdyż wiem, że coś takiego nie istnieje. Życie kształtują nasze wobec niego intencje. To dobrze. Ważne, kluczowe wręcz dla przyjaźni z Bogiem, prawdziwej, czynnej przyjaźni, jest zrozumienie sposobu postępowania Boga. Wszystko, co dobre spotyka ich w życiu, ludzie nazywają szczęściem, trafem, zbiegiem okoliczności, zrządzeniem losu, przeznaczeniem. To, co złe, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, nagłe zejścia z tego świata, ludzie przypisują woli Boga. Nic dziwnego zatem, że uważałeś, iż trzeba się mnie bać. Taką postawę umacnia cała wasza kultura. Znajduje ona odbicie w tym, co mówicie i jak to mówicie. Jest wszechobecna w waszym języku. Teraz zaś mówię ci, że to, co nazywacie uśmiechem losu, również jest dziełem Boga. Żadne spotkanie dwojga ludzi nie jest przygodne i nic nie dzieje się przypadkiem. Czy myślisz, że to szczęśliwy traf, że Larry siedział wtedy za biurkiem, odpowiednia osoba w odpowiednim czasie z odpowiednim usposobieniem? Rozważ możliwość, że ty i Larry nie zeszliście się przez przypadek.
Lecz jak drugoplanowy aktor czekający na swój znak, wkroczył on na scenę, wyrecytował swoją rolę i usunął się w cień. Lecz przedstawienie, twoje przedstawienie, rozgrywało się dalej, jak zawsze, jak rozgrywa się w tej chwili. Ty zaś układasz jego scenariusz każdą swą myślą o jutrze. Ty reżyserujesz poszczególne jego sceny, każdym swym słownym poleceniem. Ty je inscenizujesz każdym swym czynem. To niesamowite. Byłaby to świetna ilustracja prawdziwego stanu rzeczy. Byłaby? Jak mówiłem, to świetna ilustracja prawdziwego stanu rzeczy. Teraz oczywiście to wiem. Po tych rozmowach z Bogiem stało się to dla mnie jasne. Ale wtedy widziałem w tym po prostu kolejną szansę. Kiedy jeden z naszych talentów radiowych, niejaki Johnny Walker, odszedł z rozgłośni i podjął pracę w Richmond w Virginii. Wkrótce potem nowy szef Johnny'ego przeszedł do firmy, która wykupiła małą stację w Annapolis w Maryland. Johnny Walker nie chciał przenosić się z Richmond, ale powiedział, że zna dobrze zapowiadającego się młodzieńca, który pomoże mu stworzyć dla rozgłośni w Annapolis nowy wizerunek i przyzwoity dźwięk. Ten dobrze rokujący młodzieniec to byłem ja. W mgnieniu oka przygotowałem się do wyjazdu na wschodnie wybrzeże. Mama załamywała ręce i prosiła tatę, żeby mnie powstrzymał. Ale ojciec odparł: niech chłopak jedzie. To jego życie. A jeśli to błąd? Spytała mama. Niech będzie i błąd, rzekł ojciec. W razie czego wie, gdzie nas szukać. Przybyłem do Annapolis w sierpniu 1963 roku. Za miesiąc miałem skończyć 19 lat. Zarabiałem na początku $50 tygodniowo. Ale co tam? Pracowałem w prawdziwym radiu. Nie była to mała, lokalna rozgłośnia, lecz stacja o dużym zasięgu. Odbierali ją w samochodach, słuchali na plaży, w przenośnych odbiornikach. Z chwilą ukończenia 21 lat byłem już dyrektorem nagraniowym stacji, odpowiedzialnym za produkcję wszystkich nadawanych reklam. Opowiadam wam to wszystko, a tę historię w szczególności, ponieważ chcę, abyście zobaczyli, w jaki sposób Bóg uczestniczy w naszym życiu, że łączy nas przyjaźń z Bogiem, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pragnę pokazać wam, w jaki sposób Bóg z pomocą ludzi, miejsc, zdarzeń wspiera nas w naszej drodze przez życie, czy też raczej w jaki sposób umożliwia to nam, wyposażając w twórczą moc kształtowania rzeczywistości naszego życia. Ale wówczas tak bym tego nie nazwał. Do roku 1966 dochrapałem się stanowiska dyrektora nagraniowego w rozgłośni na głębokim południu. Nazwę miasta przemilczę, aby oszczędzić jego obecnym mieszkańcom zakłopotania. Obecnie sprawy mają się tam inaczej, jestem pewny, ale w 1966 roku uważałem swój pobyt tam za pomyłkę. Nie nauczyłem się jeszcze, że w świecie Boga nie ma pomyłek. Teraz widzę, że wszystko, co się stało, służyło mojej edukacji. Stanowiło przygotowanie do ważniejszego dzieła, jakie mnie czekało. Powodem, dla którego uznałem swoją obecność w tym południowym mieście za wielkie nieporozumienie, były tamtejsze poglądy w kwestiach rasy. Prezydent Johnson dopiero co podpisał ustawę o prawach obywatelskich.
Była ona potrzebna. Tak jak dzisiaj potrzebujemy nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie zwalczania przestępczości. A potrzeba ta nigdzie nie objawiała się jaskrawiej, aniżeli w niektórych bastionach uprzedzeń rasowych, w pewnych zakątkach głębokiego południa. Do takiego zakątka właśnie trafiłem i czułem się osaczony. Chciałem uciekać. Cierpiałem. Kiedy zajechałem do miasta, musiałem kupić paliwo. Przy wjeździe do stacji benzynowej rzucił mi się w oczy napis na kawałku kartonu doczepionym do każdego dystrybutora. Tylko dla białych. Byłem wstrząśnięty. Kolorowi tankowali na zapleczu stacji. Podobnie podzielone były restauracje, bary, hotele, teatry, dworzec autobusowy oraz inne miejsca publiczne. Będąc z Milwaukee, z niczym takim dotąd się nie zetknąłem. Nie znaczy to, że Milwaukee czy inne północne miasta wolne są od rasowych uprzedzeń, ale nigdy przedtem nie spotkałem się z tak rażącym przykładem traktowania całej grupy ludzi jako obywateli drugiej kategorii. Nie przebywałem w społeczności, która zgodnie twierdziłaby, że to jest słuszne. Sprawy wzięły wkrótce jeszcze gorszy obrót. Zostałem zaproszony przez jednego z nowych znajomych na obiad, podczas którego popełniłem nietakt, zapytując o dyskryminację rasową, której przejawy dostrzegałem wszędzie wokół siebie. W swojej naiwności sądziłem, że gospodarze, dystyngowana jej kulturalna para, nieco mnie w tej materii oświecą. Doznałem oświecenia, ale nie takiego, jakiego się spodziewałem. Mój gospodarz, zjeżony, podając do napełnienia starszemu czarnemu służącemu imieniem Thomas swą lampkę z winem, wycedził na sposób południowców, siląc się na uśmiech. Cóż, mój młody przyjacielu, mam nadzieję, że nie osądzisz nas zbyt surowo. Trzeba ci wiedzieć, że my tutaj naprawdę lubimy naszych kolorowych. O tak, prze pana, traktujemy ich jak członków rodziny. Tu zwrócił się do Tomasa. Czy nie mam racji, chłopcze? Skrzywiłem się. Ten człowiek nie wiedział, co robi. Tomas na szczęście okazał przytomność umysłu. Święte słowa, kapitanie, święte słowa, wyszeptał. Teraz, kiedy natykam się na rażącą niesprawiedliwość, nie odsuwam się jak najdalej, lecz raczej przybliżam się. Staram się zrozumieć, co się za nią kryje. Sprawdzam, czy mogę jakoś jej zaradzić. Ale wtedy byłem jeszcze młody. Jeszcze szukałem swojej prawdy, a nie działałem zgodnie z nią. Po prostu chciałem uciec. Nie tolerowałem nietolerancji. W ogóle nie rozumiałem przesądów rasowych. Nie miałem pojęcia o, jak to byśmy dzisiaj nazwali, doświadczeniu czarnych. Dlatego chciałem jak najszybciej stamtąd się wynieść. W duchu wołałem do Boga. Zabierz mnie stąd. Nie wyobrażałem sobie, jak szybko to nastąpi. Praca w radiu to mocno wyspecjalizowana dziedzina. Trudno znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Uważałem, że i tak dopisuje mi szczęście, skoro gdzieś pracuję. Rzecz jasna, nie liczyłem na przyjaźń Boga. W tamtych czasach Bóg wciąż był dla mnie kimś, kto czasem wysłuchuje modlitw, czasem ignoruje, a na pewno ukaże mnie na wieczny czas, jeśli umrę z grzechami na sumieniu. Dzisiaj wiem, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy przez cały czas. Wiem także, że modlitwą jest wszystko, co myślimy, mówimy i robimy, i wywołuje odzew Boga. Takim przyjacielem jest dla nas. Ale w latach 60. tego nie rozumiałem i nie czekałem na cud.
Wyobraźcie sobie moje zdumienie, kiedy cud się zdarzył. Zadzwonił do mnie ni z tego, ni z owego nieznajomy, który przedstawił się jako Tom Feldman. Nie zna mnie pan, ale otrzymałem pańskie nazwisko od Marvina Mervisa, właściciela rozgłośni, w której pracowałem, z Annapolis. Szukam dyrektora programowego dla naszej stacji w Baltimore. Marvin mówi, że ma pan talent. Czy przyjechałby pan do nas na rozmowę kwalifikacyjną? Nie wierzyłem własnym uszom. Żarty sobie robisz? Powiedziałem w duchu. Owszem, to się da załatwić, odparłem. Ale musi pan wiedzieć jedno, dodał. To rozgłośnia, w której pracują sami Murzyni. Ach, tak, pamiętam. Sprytnie to rozegrałem, prawda? Sprytne? To wszystko było ukartowane. Bo kiedy zostałem zatrudniony, to ci niespodzianka, przez WEBB w Baltimore, miałem możliwość zapoznania się wprost z uprzedzeniami rasowymi oraz tym, jak tego doświadczali Murzyni, nawet w tak zwanym postępowym wielkim mieście. Przy okazji wyszło też na jaw moje zadufanie w sobie, to, że uważałem, iż my, miastowi, górujemy moralnie nad mieszkańcami rolniczych obszarów południa. Przekonałem się, że sprawy tutaj wcale nie mają się lepiej, ale do tego spostrzeżenia konieczne było głębokie osadzenie w doświadczeniu czarnych. Poza południem rasizm po prostu inaczej się wyrażał, głównie z dużo większą obłudą. Wyzbyłem się wielu mych górnych i durnych poglądów podczas tego stażu w rozgłośni, jak to wówczas określano, rhythm and bluesowej. Praca u boku czarnych kolegów i codzienne kontakty z murzyńską społecznością umożliwiły mi dokonanie odkryć, jakich inaczej bym nie poczynił. Kiedy wyciągnąłem naukę, po którą tu zostałem skierowany, Bóg znów wkroczył do akcji, dając mi kolejną wspaniałą szansę dalszego sposobienia się do zadania, jakie miałem w końcu wypełnić. Wolnego. Zdajesz sobie chyba sprawę, że to ty wszystko sprawiałeś, nie ja. Rozumiesz przecież, że ja niczego tobie nie wytyczam, poza tym, co sam sobie wytyczasz? Tak, teraz to wiem, ale wówczas tkwiłem jeszcze w nawykach myślowych, które kazały mi przypuszczać, że Bóg czegoś ode mnie chce, sądzić, że Bóg kieruje moim życiem, sprowadza na mnie zdarzenia i okoliczności. W takim razie zrobimy sobie powtórkę. Kto w istocie kieruje twoim życiem i sprowadza na ciebie zdarzenia i okoliczności? Ja sam. A w jaki sposób to robisz? Każdą swoją myślą, słowem, czynem. Dobrze. Trzeba było to wyjaśnić, ponieważ ktoś mógłby odnieść wrażenie, że ja jestem siłą sprawczą twego doświadczenia. Ale przed chwilą cieszyłeś się, że tak cwanie to urządziłeś, umieszczając mnie w murzyńskiej rozgłośni. Ja tylko sprytnie ułatwiłem ci to, co sam postanowiłeś przywołać. Na tym polega przyjaźń z Bogiem. Najpierw ty decydujesz, co wybierasz. Następnie ja ci to umożliwiam. Ja postanowiłem, że chcę pracować w rozgłośni wśród samych murzynów? To nie tak. Zdecydowałeś, że pragniesz lepiej zrozumieć istotę uprzedzeń rasowych. Podjąłeś taką decyzję na poziomie duszy. Chodziło o naukę,
o przypomnienie, o uzyskanie świadomości. Podświadomie chciałeś uciec, wynieść się stamtąd. Na poziomie nadświadomości twoim zamysłem było zgłębienie rasowych przesądów oraz nietolerancji, w tym swojej własnej. Posłuchałeś wszystkich tych impulsów jednocześnie. Zaś ty, oddany mojej duszy przyjaciel, zawsze sprawisz, aby stało się to wykonalne. Tak, wyposażę cię w narzędzia, z pomocą których skroisz sobie doświadczenie na miarę swojego wyboru, wzniesiesz się na wyższy poziom świadomości. Możesz z nich skorzystać lub nie. Co przesądza o jednym lub o drugim? To, jak dalece jesteś świadomy przyczyny zaistnienia w twoim życiu tego, co się w nim dzieje. Porozmawiamy jeszcze o poziomach świadomości i poziomach w ramach poziomów. Wygląda na to, że bardziej jestem świadomy potem, aniżeli w trakcie. Teraz widzę jasno, dlaczego zdarzyło się to, co potem miało miejsce, ale wówczas ciebie przeklinałem. To dość powszechne. Wiem, ale głupio mi, bo teraz dostrzegam dwie rzeczy, które wtedy mi umykały. Po pierwsze, widzę, że sam wywołałem to, co się stało. A po drugie, widzę, że służyło to mojemu najwyższemu dobru. Zważywszy na to, dokąd, jak powiadasz, zmierzałeś. Tak, biorąc pod uwagę, dokąd, jak powiadam, zmierzałem. Teraz jest dla mnie jasne, że zawsze widziałem siebie jako nauczyciela, krzewiciela świadomości, a całe moje życie stanowiło przygotowanie do tej misji. To prawda. Ale ja byłem na ciebie zły za to, co sam powołałem do istnienia. Nie rozumiałem, że ty po prostu dajesz mi narzędzia, zsyłasz idealne osoby, miejsca, zdarzenia, abym się przygotował na doświadczenie z własnego wyboru. To nic, nie przejmuj się. Jak mówiłem, to dość powszechne. Teraz już wiesz, więc przestań się zżymać na swoje życie, cokolwiek w nim się zdarzyło. Dostrzegaj samą doskonałość. Myślisz, że dam radę? A jak ty myślisz? Ja myślę, że dam radę. W takim razie dasz radę. Szkoda, że wtedy tego nie widziałem. Ale teraz wiesz, niech to ci wystarczy. Mój ojciec mawiał, zestarzyjesz się, zanim zmądrzejesz. Tak, pamiętam. Myślisz, że wziąłem sobie to za bardzo do serca? A jak ty uważasz? Myślę, że tak, ale teraz to z siebie wyrzucam. To dobrze. Powróćmy do tego momentu, kiedy ja wkroczyłem do akcji, jak to ująłeś, umożliwiając ci lepsze przygotowanie się do misji, jaką postanowiłeś wypełnić w świecie. Kiedy już doświadczyłem tego, czego miałem doświadczyć, pracując w tej rozgłośni, szybko się stamtąd usunąłem. Stało się to dość nagle. Pewnego dnia zostałem zdjęty ze stanowiska dyrektora programowego i przeniesiony do działu akwizycji czasu antenowego. Właściciele zapewne uznali, że nie wywiązuję się z powierzonego zadania, ale nie chcieli od razu mnie zwalniać. Dali mi więc możliwość pozostania. Nie ma chyba na świecie bardziej niewdzięcznej pracy od pracy akwizytora czasu antenowego stacji radiowej czy telewizyjnej. Bezustannie zabiegałem o to, aby zostać przyjętym przez jakiegoś przedsiębiorcę, po to, aby móc przedstawić mu swoją ofertę, a następnie namówić do zrobienia czegoś, na co nie miał wcale ochoty. Na koniec
Musiałem wręcz wyłazić ze skóry, aby go zadowolić, układając zręczny i skuteczny slogan reklamowy, kiedy wreszcie uległ i wydał te kilka dolarów na reklamę. Potem jeszcze zamartwiałem się, czy przyniesie to wyniki i zleceniodawca się nie wycofa. Otrzymywałem wynagrodzenie zaliczkowo, na poczet przyszłych zleceń, jak większość akwizytorów. Jeśli w danym tygodniu nie zarobiłem na pokrycie tej zaliczki, miałem poczucie winy, że płacą mi za coś, czego nie zrobiłem i bałem się, że mnie wyleją. Trudno w takiej sytuacji mówić o radości o poranku, kiedy wyruszałem do pracy. Pamiętam, jak pewnego ranka siedziałem w samochodzie na parkingu przed centrum handlowym, gdzie miałem zabiegać o spotkanie z kierownikiem bez zapowiedzi. Nienawidziłem tego rodzaju najść, nienawidziłem mojej nowej pracy i nienawidziłem samego siebie za to, że się w to wpakowałem. Ożeniłem się tuż przed wyjazdem na południe. Moje pierwsze dziecko było już w drodze. Wściekły i zrozpaczony, układałem pięściami kierownicę, po raz kolejny wołając do Boga, tym razem w głos: zabierz mnie stąd! Ktoś przechodził akurat obok samochodu i spojrzał na mnie dziwnie, a potem szybko otworzył drzwi. Co się stało? Zatrzasnął się pan w środku? Uśmiechnąłem się głupawo, wziąłem się w garść i powlokłem do domu towarowego. Spytałem, czy mogę zobaczyć się z kierownikiem lub właścicielem i usłyszałem w odpowiedzi: jest pan akwizytorem? Kiedy przyznałem, że tak, odpowiedziano mi: kierownik nie może teraz pana przyjąć. Zdarzało mi się to dosyć często i w końcu obmierzły mi słowa: jestem akwizytorem. Wróciłem do samochodu i pojechałem do domu, zamiast do kolejnego potencjalnego klienta. Wiedziałem, że nie zniosę następnego takiego dnia, ale nie miałem odwagi rzucić tej roboty. Następnego ranka, kiedy wyrwało mnie ze snu okropne buczenie budzika, przekręciłem się gwałtownie na bok, sięgając do wyłącznika. Wtedy poraził mnie ból. Jakby ktoś dźgnął mnie sztyletem w plecy. Nie mogłem się poruszyć ani o centymetr, nie przyprawiając się o katusze. Żona wykręciła numer naszego lekarza i przekazała mi słuchawkę. Pielęgniarka spytała przez telefon, czy mogę zgłosić się do gabinetu. Raczej nie, odparłem, krzywiąc się z bólu. Nie mogę się ruszać. Wierzcie lub nie, ale doktor zaraz do mnie przyjechał. Wypadł mi dysk, oznajmił. Zagojenie się potrwa od 8 do 12 tygodni i w tym czasie mam unikać chodzenia. Być może trzeba będzie mnie umieścić na wyciągu. Zadzwoniłem do pracy do szefa i przekazałem mu tę wiadomość. Następnego dnia zostałem zwolniony. Przykro mi, przyznał Tom, ale nie możemy sobie pozwolić na płacenie ci zaliczek przez kolejne 3 miesiące. Musiałbyś przez rok to odpracowywać. To dość obsesowe, ale musimy się z tobą rozstać. Tak, to dość obsesowe, powtórzyłem, ale w duchu śmiałem się od ucha do ucha. W ten sposób mogłem ze spokojnym sumieniem rzucić tę pracę. Świat jest okrutny, ale właśnie tak czasami piłka się toczy. Oto w jakim światopoglądzie wzrastałem. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że sam to powołałem do życia, że ten okrutny świat był moim wymysłem. Uświadomiłem sobie to znacznie później. Już po 5 tygodniach mój stan znacznie się poprawił. A to niespodzianka. Lekarz powiedział, że proces zdrowienia przebiega nadspodziewanie szybko, ale przestrzegł, abym się nie forsował i pozwolił na krótkie wypady poza dom. W samą porę,
Cienko bowiem przędliśmy, żyjąc z samej pensji mojej żony, fizykoterapeutki. I nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że muszę jakoś zacząć zarabiać na utrzymanie. Ale co miałem robić? W radiu nigdzie nie było wolnych posad, ani w Baltimore, ani w starym, dobrym Annapolis. A tam się niczym innym za bardzo się nie znałem. No oczywiście, w liceum parałem się pisaniem do szkolnego tygodnika, ale to z pewnością nie stanowiło referencji wystarczających do pracy dziennikarza z prawdziwego zdarzenia. Ale po raz kolejny przekonuję się o tym, że Bóg nam sprzyja. Wspiera nas w drodze, którą, jak mówimy, chcemy iść. Wyposaża w narzędzia, z pomocą których wykuwamy doświadczenia podnoszące naszą świadomość i w ostatecznym wymiarze przygotowujące nas do wyrażenia naszej prawdziwej istoty. Postanowiłem wziąć byka za rogi i wybrałem się do biura redakcji The Evening Capital, dziennika wychodzącego w Annapolis. Spytałem, czy mogłem zobaczyć się z Jayem Jacksonem, szefem redakcji. I inaczej niż postąpiłem z Larrym Larrew, poprosiłem, aby mnie zatrudnił. Na szczęście znany byłem Jayowi ze słyszenia. Zyskałem pewien rozgłos dzięki swojej pracy w miejscowej rozgłośni. Oświadczyłem mu, że z powodów zdrowotnych straciłem pracę w Baltimore. Dałem mu do zrozumienia, że moja żona jest w ciąży i wreszcie powiedziałem: Panie Jackson, prawda jest taka, że potrzebuję pracy, jakiejkolwiek. Będę zmywał podłogi, będę gońcem redakcyjnym, czymkolwiek. Jay słuchał mnie w milczeniu zza biurka. Kiedy skończyłem, nie odzywał się. Myślałem, że zastanawia się, jak mnie spławić. W końcu przemówił: Umiesz pisać? Pisywałem do szkolnej gazety i parałem się trochę dziennikarstwem w koledżu. Proszę pana, odparłem z nadzieją w głosie. Chyba potrafię sklecić kilka zdań. Znowu zapadła cisza. Wreszcie Jay powiedział: W porządku, możesz zaczynać od jutra. Umieszczę cię w redakcji informacyjnej. Będziesz układał nekrologii, wiadomości parafialne i ogłoszenia klubowe. Tego nie można za bardzo spieprzyć. Będę czytał to, co napiszesz. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Jeśli po kilku tygodniach okaże się, że nic z tego nie wyjdzie, nikt szczególnie na tym nie ucierpi, a ty zarobisz kilka dolarów. Jeśli się wykażesz, redakcji przybędzie nowy reporter. Tak się składa, że brakuje nam właśnie jednego człowieka. Po raz kolejny niespodzianka. Nic nie kształci tak jak praca dziennikarza, zwłaszcza w małym mieście, ponieważ relacjonuje się wszystko. Wszystko. Jednego dnia przeprowadzasz wywiad z gubernatorem, następnego dnia robisz reportaż o nowym trenerze małej ligi. Zważcie na powiązania. Dojrzyjcie piękno tej układanki. Zawsze pragnąłem głosić Bożą miłość. Z początku zbiła mnie z tropu i w końcu zniechęciła doktryna Boga, którego należy się bać. Wiedziałem jednak, że to nie może być prawdziwe oblicze Boga. Moje serce rwało się do krzywienia wśród ludzi świadomości tego, co przeczuwałem. Musiałem w głębi duszy wiedzieć, co było mi przeznaczone i czego dokładnie potrzeba, aby to się ziściło. Jakaś cząstka mnie domyślała się, że będę zwracał się do ludzi o najróżniejszym wykształceniu i doświadczeniu i oddziaływał na ich głęboko osobistą sferę. To wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności porozumiewania się, długiego obcowania z ludźmi o odmiennej kulturze i pochodzeniu społecznym. Teraz już mnie nie dziwi, że wczesne lata mojej kariery upłynęły na szlifowaniu tych właśnie zdolności. Najpierw w radiu, gdzie wystawiłem się na obce mi poglądy rasowe na południu. Następnie obracałem się w środowisko, w którym mogłem zrozumieć rasowe uprzedzenia od podszewki
i wreszcie spowodowałem wystąpienie u siebie dolegliwości, dzięki której mogłem rozpocząć karierę dziennikarską i zagłębić się we wszystko, od pełnej brutalnych szczegółów kroniki policyjnej, po osobiste przekonania nowego pastora w mieście. Wówczas nazywałem te zwroty w moim życiu szczęśliwym zrządzeniem losu albo pechem. Ale z obecnej perspektywy widzę, że wszystkie one składały się na jeden i ten sam proces. Proces życia i mojego stawania się. Nauczyłem się nie osądzać i nie potępiać, lecz przyjmować wszelkie doświadczenia życia ze spokojem, wiedząc, że wszystko dzieje się na swój doskonały sposób, o doskonałej porze. Nie wiem, w którym momencie podczas tych pierwszych tygodni w gazecie zostałem oficjalnie zatrudniony. Za bardzo byłem zajęty pisaniem nekrologów, wiadomości parafialnych i redagowaniem doniesień z imprez skautowskich, teatralnych i klubowych. Pewnego ranka znalazłem na biurku notę, napisaną czerwonym piórem. Proponuję podwyżkę w wysokości $50 na tydzień. Jay. Byłem zatrudniony na stałe. Twarze wszystkich obecnych w pokoju redakcji informacyjnej zwróciły się na mnie, kiedy wykrzyknąłem na głos: dobra jest! Kilku weteranów uśmiechnęło się. Pewnie się domyślili albo uprzedzono ich, że odtąd jestem jednym z nich. Szybko odkryłem w sobie na nowo radość pisania z lat licealnych. I oto znalazłem się w prawdziwej redakcji, pośród klekotu maszyn do pisania. Tak, starych, dobrych, ręcznych maszyn i zapachu farby drukarskiej unoszącego się wszędzie. Po 5 miesiącach otrzymałem pierwsze ważne zadanie pisania reportaży z prac samorządu kręgowego, co niebawem zaowocowało moim nazwiskiem na stronie tytułowej. Jakie to ekscytujące, rozkoszne doznanie. Chyba tylko inny dziennikarz może zrozumieć, co wtedy czułem. Ciągłe uniesienie. Nic temu później nie dorównało, z wyjątkiem chwili, kiedy ujrzałem swoje nazwisko na okładce książki. Przyjaciele odradzali mi wspominanie o tym na łamach niniejszej książki. Twierdzili, że to popsuje mój wizerunek, podważy materiał przekazany przeze mnie, jeśli przyznam, że czuję dreszcz, widząc swoje nazwisko na grzbiecie woluminu. Powinienem chyba udawać, że jest mi to wszystko obojętne, że jestem ponad to, ponieważ tak wypada przewodnikowi duchowemu. Ja jednak nie wierzę w to, że jako przewodnik duchowy nie mogę odczuwać radości z powodu tego, co robię, czy być w siódmym niebie, bo tak dobrze się to układa. Moim zdaniem miarą oświecenia duchowego nie jest to, jak niewzruszeni jesteśmy wobec zaszczytów spływających na nasze ego, lecz to, jak dalece uzależniamy od nich nasze szczęście i pogodę ducha. Samo w sobie ego nie jest złe, tylko ego rozbuchane. Trzeba strzec się ego, które nami włada, ale warto spojrzeć łaskawym okiem na ego, które nas napędza. W życiu nieustannie dążymy do kolejnych osiągnięć. Ego to dar Boga, jak wszystko inne. Cokolwiek otrzymaliśmy od Boga, stanowi skarb, a to, jakim się jawi nam w doświadczeniu, zależy wyłącznie od nas. Jestem przekonany, że ego, podobnie jak pieniądze, niezasłużenie cieszy się złą sławą. To nie ego czy pieniądze, czy władza, czy rozkosz seksualna są złe. To ich nadużycie nam nie służy. Nie wyraża naszej prawdziwej istoty. Gdyby rzeczy te same w sobie były złe, po cóż by Bóg powołał je do istnienia?
Nie mam więc oporów przed wyznaniem, że sprawiło mi ogromną przyjemność ujrzenie swego nazwiska na pierwszej stronie The Evening Capital. Podobnie jak przebiega mnie dreszcz teraz, ilekroć zobaczę swoje nazwisko na okładce nowej książki. Nawet jeśli twierdzę, że jestem raczej wykonawcą niż rzeczywistym autorem. Ty napisałeś te książki i nie ma powodu, abyś się od tego odżegnywał. Nie ma potrzeby, abyś ty czy ktokolwiek inny chował swoje światło pod korcem. Podkreślałem to już wcześniej. Jeśli nie nauczysz się cenić tego, kim jesteś i czego dokonałeś, nigdy nie poznasz się na innych, na tym, kim są i czego dokonali. To prawda, że ja cię natchnąłem do złożenia tego materiału do druku. To prawda, że ja podsunąłem ci słowa. Czy to ujmuje coś twojemu osiągnięciu? Jeśli tak, to nie powinno się darzyć szacunkiem Thomasa Jeffersona za ułożenie Deklaracji Niepodległości, Alberta Einsteina za sformułowanie teorii względności, Marii Skłodowskiej-Curie, Rembrandta, Martina Luthera Kinga, Matki Teresy czy innych postaci, które wniosły coś istotnego w dzieje ludzkości, ponieważ ja zainspirowałem ich wszystkich. Mój synu, nie sposób wyrazić, jak wielu ludziom posunąłem do napisania wspaniałe słowa, a oni nigdy ich nie napisali. Nie sposób wyrazić, jak wielu ludziom posunąłem wspaniałe słowa do zaśpiewania, a oni nigdy ich nie zaśpiewali. Czy mam ci wymienić wszystkich, na których zesłałem dary, a którzy nigdy ich nie wykorzystali? Ty zrobiłeś użytek z moich darów. Jeśli to nie jest wystarczający powód do odczuwania radosnego podniecenia, to sam nie wiem, co mogłoby nim być. Potrafisz sprawić, że człowiekowi poprawia się stosunek do siebie samego właśnie wtedy, kiedy kusi go, żeby robić sobie wyrzuty. Pod warunkiem, że umie on słuchać, mój przyjacielu. Pod warunkiem, że umie słuchać. Zdumiałoby cię, jak wielu uwięzionych jest w pułapce myśli: nie wolno mi być zadowolonym z siebie. Czy postawy: nie należy mi się uznanie. Cała sztuka polega na tym, aby robić to, co się robi, nie dla poklasku, lecz jako wyraz tego, kim się jest. Lecz uznanie dla tego, kim się jest, wcale nie pomniejsza tego w tobie, wręcz przeciwnie. Skłania do tym częstszego tego doświadczania. Prawdziwy mistrz to wie, to też prawdziwy mistrz rozpoznaje i potwierdza w każdym to, kim w istocie jest, i ośmiela innych, aby rozpoznawali w sobie i potwierdzali swą prawdziwą istotę i nigdy nie wyrzekali się w imię skromności najświetniejszych stron swej jaźni. Jezus wieścił i głosił siebie w sposób niedopuszczający wątpliwości wszystkim, którzy umieli słuchać. Podobnie czynił każdy mistrz, który stąpał po tej planecie. Dlatego wieść siebie, ogłaszaj siebie, następnie bez reszty zanurz się w byciu tym, czym się ogłosiłeś. Odtwarzaj siebie na nowo w każdej chwili teraźniejszości, w najwyższym wydaniu najszczytniejszego wyobrażenia,
jakie kiedykolwiek miałeś o tym, kim jesteś. I stanie się to na moją chwałę, albowiem chwała Boża to chwała Twoja, wyrażona zaiste znakomicie. Wiesz, co w Tobie uwielbiam? Pozwalasz ludziom czuć to, co zawsze chcieli odczuwać. Zwracasz ludziom ich samych. Po to są przyjaciele. Jak można nie być dobrej myśli o sobie i o świecie, mając kogoś takiego jak ty za przyjaciela? Zdziwiłbyś się. Cóż, ja zawsze byłem optymistą, nawet zanim poznałem ciebie tak dobrze, jak znam cię teraz. Nawet kiedy sądziłem, że Bóg się gniewa i karze, wydawało mi się, że stoi po mojej stronie. Wzrastałem w takim przekonaniu, ponieważ mnie wpojono. Byłem przecież i katolikiem, i Amerykaninem. Czy można to przebić? Już jako dzieciom mówiono nam, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem. Co więcej, uczono nas też, że Bóg darzy szczególnymi względami Stany Zjednoczone. Nawet na monetach wybijamy Bogu ufamy, a w przysiędze na wierność sztandarowi ogłaszamy siebie jednym narodem w pieczy Boga. Uważałem się za szczęśliwca. Wzrastałem w najlepszej wierze, w najlepszym kraju pod słońcem. Jak mogło nie wyjść mi na dobre cokolwiek, za co się brałem? Ale właśnie wpajanie takiego poczucia wyższości jest przyczyną ogromu cierpień w waszym świecie. Zakorzeniony głęboko w narodzie pogląd, że jest ponad inne ludy, może przydać mu wiary w siebie, ale niestety zbyt często przekłada on, jak może nie wyjść na dobre cokolwiek, za co się bierzemy, na jak może nie być dobre cokolwiek, za co się bierzemy. To już nie wiara we własne siły, ale niebezpieczna odmiana pychy, która każe całej rzeszy ludzi przypisywać sobie rację, bez względu na to, co czyni lub głosi. Ludzie różnych wiar i narodowości od wieków wyznają i propagują ten pogląd, czego skutkiem jest zadufanie tak potężne, że znieczula ich na wszelkie inne doświadczenie, włącznie z cierpieniem innych. Jeśli miałbym wskazać na jedną rzecz, której usunięcie z waszych rozmaitych mitów kulturowych przyniosłoby wam niezmierną korzyść, to właśnie na to przekonanie, że za sprawą jakiegoś czarodziejskiego środka uczyniono was lepszymi od reszty ludzkości, że wasza rasa czy wasza wiara jest wyższa, wasz ustrój czy wasz kraj jest doskonalszy, wasze podejście czy wasza droga jest skuteczniejsza. Powiadam ci, dzień, w którym to sprawicie, będzie dniem, który odmieni świat. Słowo lepszy to jedno z najgroźniejszych słów w waszym słowniku. Ustępuje jedynie słowu słuszny. Oba łączą się ze sobą, gdyż właśnie dlatego, że uważasz się za lepszego, przypisujesz sobie słuszność. Lecz ja nie uczyniłem żadnej zbiorowości etnicznej lub kulturowej moim wybranym narodem, ani nie usankcjonowałem żadnej drogi wiodącej do mnie jako jedynej prawdziwej. Ani też nie wyróżniłem żadnego narodu, ani żadnej religii szczególnymi względami. Ani nie wyniosłem żadnej rasy, ani żadnej płci ponad inne. Mój Boże, czy zechciałbyś to powtórzyć?
Bardzo cię proszę, powiedz to jeszcze raz. Ja nie uczyniłem żadnej zbiorowości etnicznej lub kulturowej moim wybranym narodem. Ani nie usankcjonowałem żadnej drogi wiodącej do mnie jako jedynej prawdziwej. Ani też nie wyróżniłem żadnego narodu, ani żadnej religii szczególnymi względami. Ani nie wniosłem żadnej rasy, ani żadnej płci ponad inne. Niniejszym rzucam wyzwanie każdemu pastorowi, każdemu księdzu, każdemu nauczycielowi, każdemu guru, każdemu mistrzowi, każdemu prezydentowi, każdemu premierowi, każdemu królowi, każdej królowej, każdemu przywódcy, każdemu narodowi, każdej partii, aby wydali to jedno oświadczenie, które uzdrowi świat. Nasz sposób nie jest lepszy, nasz sposób jest jednym z wielu. Przywódcy nigdy nie mogliby z czymś takim wystąpić. Partie polityczne nigdy nie mogłyby czegoś takiego ogłosić. Papież, na Boga, nigdy nie mógłby czegoś takiego obwieścić. To zburzyłoby całą podstawę, na której wspiera się Kościół rzymskokatolicki. Nie tylko ten Kościół, ale wiele innych religii, mój synu. Nadmieniałem już, że większość religii powołuje się głównie na to, że ich droga jest jedyną prawdziwą drogą i wyznawanie jakiejkolwiek innej grozi wiecznym zatraceniem. Tak oto religie pozyskują zwolenników przez zastraszanie raczej niż miłość. Lecz ja wolałbym każdy inny powód, dla którego zwracasz się do mnie. Myślisz, że religie mogłyby kiedykolwiek coś takiego oświadczyć? Myślisz, że narody mogłyby kiedykolwiek coś takiego zadeklarować? Myślisz, że partie polityczne mogłyby kiedykolwiek zawrzeć coś takiego w swoim manifeście? Powtarzam, gdyby się na to zdobyły, świat z dnia na dzień stałby się inny. Może wtedy przestalibyśmy się zabijać. Może wtedy przestalibyśmy się nienawidzić. Może wtedy nie doszłoby do Kosowa czy Oświęcimia, niekończących się walk religijnych w Irlandii, rozdarcia na tle rasowym w Ameryce, etnicznych, klasowych i kulturowych uprzedzeń, które wywołują tyle okrucieństwa i cierpienia. Może wtedy byłoby to możliwe. Może wtedy moglibyśmy dopilnować, aby nigdy więcej nie zdarzyło się to, co stało się udziałem Matthew Shepharda, skatowanego i przywiązanego do ogrodzenia dla bydła w Wyoming, aby tak skonał tylko dlatego, że był homoseksualistą. Czy mógłbyś wypowiedzieć się na temat homoseksualizmu? Pytano mnie wielokrotnie podczas odczytów i warsztatów na całym świecie, czy przedstawisz swoje stanowisko tak, aby położyć kres raz na zawsze prześladowaniu mężczyzn i kobiet o orientacji homoseksualnej? Tak wiele krzywd zadaje im się w Twoim imieniu. Tak wiele przemocy uzasadnia się Twoimi naukami i Twoim prawem. Mówiłem wcześniej i powtórzę raz jeszcze. Żaden przejaw i żaden wyraz miłości czystej i prawdziwej nie jest naganny. Bardziej jednoznacznie postawić się sprawy już nie da. Ale co rozumiesz przez miłość czystą i prawdziwą? Miłość, która stara się nikomu nie zaszkodzić, nikogo nie skrzywdzić,
Miłość, która wystrzega się możliwości skrzywdzenia kogokolwiek, zaszkodzenia komukolwiek. Ale skąd możemy wiedzieć, że ktoś inny nie ucierpi wskutek przejawu miłości? Tego nie można wiedzieć za każdym razem. A kiedy nie można, to nie można. Twoje pobudki są wówczas czyste. Twe zamiary są godziwe. Twoja miłość jest prawdziwa. Lecz zazwyczaj jest to wiadome. W takich przypadkach widzisz jasno, że wyraz miłości mógłby przysporzyć innej osobie bólu. Wtedy warto zadać sobie pytanie. Jak postąpiłaby teraz miłość? Nie tylko miłość do aktualnej wybranki twego serca, ale również miłość do wszystkich pozostałych. Ale taka zasada może uniemożliwić nam kochanie wszystkich. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie twierdził, że ucierpi w wyniku tego, co inny robi w imię miłości. No owszem, nic nie spowodowało więcej urazów niż ta jedna rzecz, która miała za zadanie goić ludzkie rany. Dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiecie, co to jest miłość. A co to jest? Coś, co nie zna warunków, ograniczeń i potrzeb. Ponieważ nie zna warunków, nie wymaga niczego, aby się wyrazić. Nie żąda niczego w zamian. Nie wstrzymuje niczego w odwecie. Ponieważ nie zna ograniczeń, nie krępuje drugiego. Jest bez końca i trwa wiecznie. Nie doświadcza zapór i granic. Ponieważ nie zna potrzeb, stara się nie brać niczego, co nie pochodzi z hojności serca. Stara się nie zatrzymywać niczego, co nie pragnie być zatrzymywane. Stara się nie dawać niczego, co nie jest przyjmowane z radością. I jest wolne. Miłość jest tym, co swobodne, albowiem wolność stanowi istotę Boga, a miłość to przejaw Boga. To najpiękniejsza definicja, jaką kiedykolwiek słyszałem. Gdyby ludzie ją rozumieli i wedle niej żyli, wszystko by się zmieniło. Ty możesz przyczynić się do tego, aby ją pojęli i wcielali w życie. W takim razie lepiej, abym sam ją najpierw zrozumiał. Co masz na myśli, mówiąc, że miłość to swoboda? Swoboda czego? Swoboda wyrażania najradośniejszej cząstki swej prawdziwej istoty. Czyli jakiej? Tej, która wie, że stanowisz jedno ze wszystkim i wszystkimi. To jest twoja prawda. I tego aspektu jaźni najżarliwiej pragniesz doświadczyć. My pragniemy zaznać jedności z kimś, kto jest nam bliski. Kłopot w tym, że taką bliskość możemy czuć więcej niż z jedną osobą. Właśnie. Wysoko rozwinięta istota odczuwa to wobec każdego. Nieustannie. Jak im to uchodzi na sucho? Nie wiem, czy właściwie rozumiem pytanie. Jak uchodzi im na sucho odczuwanie jedności z każdym nieustannie? Tak. Jak im się to udaje bez napytania sobie biedy? Jakiego rodzaju biedy? Wszelkiego możliwego. Nieodzajemniona miłość, niespełnione oczekiwania, zazdrości partnerzy, co tylko chcesz.
Zahaczyłeś o kwestię głównej przyczyny występowania nieszczęścia i bólu w doświadczeniu miłości na waszej planecie. Głównej przeszkody nie pozwalającej wam kochać się nawzajem i tym samym kochać Boga. To się świetnie składa. Albowiem etap trzeci w ustanawianiu prawdziwej i trwałej przyjaźni z Bogiem to: kochaj Boga.